najnowszym filmie Mr. Beasta zniszczył on pociąg, wiele aut, autobusy i wiele więcej, więc w tym filmie spróbuję zrobić to samo, tylko że w BMG Drive i zobaczę, jak bardzo te eksperymenty w BMG Drive się będą różnić od tych eksperymentów przeprowadzonych naprawdę. Więc cześć, witajcie z tej strony Nartek, witajcie w kolejnym filmie z BMG Drive i pierwszy eksperyment, który sprawdzę, to będzie przeciąganie liną, czołgu oraz dwóch autobusów i ten, kto przegra, wpadnie do rowu. Nie znalazłem w BMG żadnego czołgu, który mógł posłużyć, myślę, że ta ciężarówka może zastąpić ten czołg. A więc tutaj mam ciężarówkę, która będzie służyć jak ten czołg w filmie pana Jimmy'ego. Jestem pewien, że czołg jest cięższy dużo od tej ciężarówki, więc położyłem tutaj parę ton desek. I ta ciężarówka jest przyczepiona łańcuchami do dwóch autobusów i pomiędzy nimi jest przepaść. Nie znalazłem takiej, jakiej miał pan Jimmy, ale myślę, taka wystarczy. Jeżeli się zastanawiacie, skąd wziąłem taki długi łańcuch, to postawiłem tutaj, nie wiem, z 15 łańcuchów i łączyłem każdy łańcuch do drugiego. Tutaj widzicie złączenie pomiędzy dwoma łańcuchami. To odpalę te autobusy, odpalę ciężarówkę i zobaczę, jak tam pójdzie. Mam włączone zwolnione tempo. Jak widzicie, to najpierw te autobusy trochę wygrywały, ale teraz ciężarówka wygrywa. Tutaj jest taki próg, więc nie wiem, jak tym autobusem tutaj pójdzie. Ciężarówka nie może jechać, więc też tutaj coś przełączyłem. Chyba ta ciężarówka teraz trochę bardziej daje. O, no, ta ciężarówka bez problemu wygrała z tymi dwoma autobusami. Ojeju, spadły na dół. No, ta ciężarówka już ich raczej na górę nie wyciągnie, ale to naprawdę bardzo ciekawie wyglądało. Obejrzyjmy powtórkę. Autobusy jadą. Się tutaj zatrzymały z jakiegoś powodu. Tutaj dalej trochę przełączyłem. Przełączyłem w tej ciężarówce skrzynię biegów na manualną i zostawiłem ją na pierwszym biegu, bo jak była na automatycznej, to cały czas się zmieniały biegi. No i autobusy spadły na dół. I to wygląda tak, a u Jimmy'ego wyglądało to tak, zobaczmy. Tak, autobusy spadają na dół i lecą. Ciekawe, ile kamer zniszczył w tym filmie. Chyba na kamerę spadły te autobusy. Ale tak się ten autobus zniszczył jeden, a w BMG no też się zbiły szyby i cały autobus się tak trochę przekrzywił tutaj. No, szczególnie ten. Nie powiedziałbym, że jest to to samo, ale dziura była inna i nie miałem czołgu, więc trochę się to różni, ale w BMG też się udało to zrobić. To jest bardzo fajne, więc następnym eksperymentem będzie wylecieniem samochodem z silnikami rakietowymi. Nie wiem, czy uda mi się włożyć 10 silników rakietowych do mojego auta, ale zobaczę. I są tutaj autobusy, przez które ma przylecieć, więc zaraz zobaczę, czy z Big Man się uda. Tutaj dalej mam 12 autobusów, skocznie oraz samochód z silnikami rakietowymi i nie udało mi się przymocować 10 silników rakietowych do niego. Jeżeli wy wiecie, jak to zrobić, to mi napiszcie w komentarzach. I jest to auto Gavril Vertex, dla tych, którzy chcą wiedzieć. I nie znalazłem odpowiednio dużo wolnego miejsca, więc musiałem tutaj te dwie rzeczy podnieść, więc teraz chyba tak zostaną. Więc dobra, to myślę, że mogę zacząć jechać. Jedziemy. To auto jest z jakiegoś powodu jest bardzo szybkie, jeszcze ma rakiety, więc zobaczymy, jak przylecę. Jak wylecę w powietrze, to wyłączę te rakiety. No, przyleciałem wszystkie autobusy i wyleciałem dużo dalej niż na filmie u Jimmy'ego. Ale też jechałem chyba dużo szybciej, bo te silniki rakietowe w aucie Jimmy'ego raczej nie były takie mocne. Więc zobaczmy, jak to będzie w spełnionym tempie. Tak, tutaj skocznie się zepsuła. Tak samo jak w filmie Jimmy'ego, zaraz to pokażę wam. No i lecę, ojej. O, naprawdę bardzo daleko wyleciałem. Zaraz zobaczymy, jak auto Jimmy'ego wyleci. Jedzie. Coś skręca. Tutaj przez chwilę było widać, że zniszczył skocznie. Ojej, i parę silników rakietowych tutaj odpadło. 3 chyba, no, albo 4 nawet. Oto wyleciało, przyleciało wszystkie autobusy i wylądowało dalej na ulicy. I tak się zepsuło. Ta oś przednia całkiem tak do dołu się wygięła, a w BMG aż tak się to auto nie zniszczyło jak w filmie Jimmy'ego. No i jeszcze zepsuło ulicy to auto. W BMG się niestety ulice nie psują, więc niestety nie mogłem tego przetestować. Więc niestety tak się nie stało w BMG. I ten silnik jeszcze tutaj tak został. Dalej widzimy, jak Jimmy wjeżdża autem takie, jakiegoś takiego pudła z piłkami. I pomyślałem, że zrobię to samo. I ponieważ w BMG nie ma takich małych piłeczek, to postawiłem takie większe piłki. I tych piłek jest tutaj prawie 300. Jak widzicie,
trochę mi się zacina, więc zrzucę tam auto i zobaczę, czy się zniszczy. To się będzie na pewno trochę zacinać, ale jakbyś mam nadzieję, że to przeżyjemy. No jak jedziemy, przeskakujemy tutaj do tych piłek. Bo na zwolnionym tempie już się tak nie zacina. Zbyt dużo nie widać, jak są te piłki. Ale szyba, która się zniszczyła, wyciągnę to auto tutaj na górę. Jakieś tutaj piłki wylatują. Jestem pewien, że jakby tych piłek tutaj nie było, to auto by się dużo bardziej zniszczyło, więc te piłki obronimy to auto. Następnie pan Jimmy Donaldson wjeżdża autami w przenośne toalety. Więc to bardzo dobrze, że w ostatniej aktualizacji BMG zostały dodane przenośne toalety. Więc mi się to bardzo tutaj przyda. Auto jedzie, wjeżdża te toalety jak w kręgle i w autobusy. Tutaj zrobimy to samo w BMG Drive. Nie wiem, jak szybko to auto tam jechało u nich. Wjeżdżamy tutaj w te toalety. No, ale one wlatują. I jechałem chyba trochę wolniej teraz, bo ten autobus się tak nie przesunął jak u pana Jimmy'ego. Tak się to zniszczyło wszystko. I miał tam jeszcze inne auta, więc zaraz zmienię, tylko będę trochę bardziej do tyłu, żebym się bardziej rozpędził. Tak, zmienię sobie auto na jakieś trochę bardziej terenowe, bo tam dalej miał takie, więc myślę, to auto będzie najbardziej podobne. Wezmę w takim samym kolorze, albo przynajmniej podobnym. No, coś mi się nie wydaje, że te autobusy za bardzo to przeżyją, ale to teraz zobaczymy. Tak. Pięknie wjeżdżą w te toalety, tak miażdżą. Ten autobus się tak trochę przesunął, więc to naprawdę bardzo fajnie działa. Tutaj to auto wjechało do lasu. Tutaj dalej pan Jimmy Donaldson włoży do pociągu manekiny i zjedzie tym pociągiem z klifu. Przyklei tego manekina taśmą i przyklei mu do twarzy czekoladę. Spróbuję coś takiego zrobić w BMG, więc się zaraz widzimy. Więc mam tutaj ten pociąg i wjadę nim tutaj do tej dziury i będę go pchał, albo może lepiej ciągnął tą ciężarówką, ponieważ ten pociąg zbyt dobrze nie jeździ bez torów. Pociąg ucieka. Chyba wie, co planujemy zrobić. Tak, łączy się. Wziąłem tą ciężarówkę, ponieważ jest silna i wiem, że na pewno jej się uda pociągnąć ten pociąg. O, pociąg jedzie bokiem, ale myślę, że to zbyt dużo nie zmieni. Nara, więc wpada naprzód, tak samo jak w filmie Jimmy'ego. No i jak widzicie, nie jest ten pociąg równy, tylko się to jest trochę krzywy. Pociąg jedzie, ma jeszcze taki wagon, tych manekinów jeszcze nie przyczepiłem. To zaraz to powtórzę. Ten rów Jimmy'ego jest trochę chyba głębszy niż ten w BMG. Jak wpadł na bok. Jeszcze spadł. Ten wagon jeszcze spadł na pociąg. Próbujmy to zrobić w BMG. Dobra, więc przymocowałem teraz do tego pociągu dwa manekiny. Jeden tutaj na dachu, drugi w przodu. I jeszcze przymocowałem do tego jakiś taki wagon. Niestety nie znalazłem takiego wagonu, jaki miał Jimmy, ale mam nadzieję, że to starczy. I wjeżdżamy tutaj do rowu. Tak. Spada na dół pociąg. Się nie przewrócił na bok, tak samo jak w filmie Jimmy'ego. Ale wagon tutaj został na górze, więc wezmę mu tutaj pomogę. Także spadł na pociąg. Nie wiem, może nie było identyczne, ale było podobne. Jak w jego filmie. I to były wszystkie eksperymenty z najnowszego filmu Jimmy'ego. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to się wam na pewno spodoba ten film, który teraz wam się pokazuje na ekranie o innych eksperymentach pana Jimmy'ego Donaldsona. Więc dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie, łapkujcie. Cześć!